Były przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników PZPR, powstało coś takiego w latach 80., samo w sobie dowodząc, że ustrój krety nie je kompletnie, Wojciech Wiśniewski spisał swoje wspomnienia z tego okresu w książce pod znaczącym tytułem Dlaczego upadł socjalizm? Poza wszystkim jest ta książka znakomitym portretem partyjnego aparatu, jego mentalności, kwalifikacji, przyzwyczajeń i typowych zachowań komu przyszłoby do głowy zobaczyć w nomenklaturze fachowców pełniących służebną misję wobec społeczeństwa, niech koniecznie sobie tę książkę przeczyta. Krótki cytat. W rzadkich merytorycznych rozmowach z wyższą hierarchią uderzał mnie swoisty siermierzny praktycyzm. Moim rozmówcom wydawało się, że zadania, które przed nimi stoją, są proste i oczywiste. Żeby je wykonać, niepotrzebne są żadne spekulacje, wyrafinowane myślenie i wysiłki umysłowe. Wystarczy po prostu więcej i ciężej pracować. Wspomina Wiśniewski, opisując, na czym ta ciężka praca polegała. Na produkowaniu całych ton instrukcji i referatów, na niekończących się nasiadówkach i nieustającym młóceniu tych samych pozbawionych Sensu stwierdzeń często pod okiem samego Jeruzelskiego, który niczym dobrotliwy ojciec karcił za niedostatecznie ciężką pracę i wciąż rozwiązane bolączki, a potem nagradzał tych, którzy o bolączkach owych potrafili przemówić najbardziej wzruszająco. Ci jakich nazywano nawijacze, a wymienia wśród nich Wiśniewski głównych cwaniaków z późniejszej SLD, wyraźnie się zresztą zdystansowali od codziennego szarego urzędowania, zostawiając to starym frajerom. Swą obecność w kace wykorzystywali jedynie do rzucania się w oczy Jaruzelskiemu, bo dzięki jego życzliwości mogli powiększyć swe zdolności kombinowania na boku. W jaki sposób mieliby martwe lub półżywe składniki majątku narodowego uruchamiać ci sami ludzie, których tempota i indolencja właśnie sprawiły, że stały się one martwe lub półżywe, wie chyba tylko nieszczęsny autor Gazety Wyborczej, którego nazwiska przez litość nie będę tu unieśmiertelniał. Średnio zręczny polemista w kilku akapitach zrobiłby z niego i z jego wywodów stertę gałganów. Ale w tym właśnie sedno sprawy, że taka polemika nie mogła się w gazecie Michnika ukazać. A jeśli nie mogła się ukazać tam, to właściwie nie miała się już gdzie ukazać. Czytelnik, któremu chciało się nad sprawą zastanowić, mógł żachnąć się, że jak to, nasza gazeta przepuściła taką bzdurę? Może nawet zadzwonił z pretensjami albo i napisał list, którym użyźniono głębie redakcyjnego kosza. Ale większość przeczytała i bez szczególnego zastanawiania się nad tym łyknęła tezę, że to uwłaszczenie nomenklatury, o którym tyle krzyczą jacyś mniej znani, a więc pewnie sfrustrowani działacze Solidarności, to w sumie nic złego. A przy okazji także, że sama nomenklatura nie była taka zła służyła Polsce, coś się jej należy. Następnego dnia podobne mądrości wsączy swemu czytelnikowi gazeta w innym tekście dotyczącym innej sprawy. I jeszcze następnego i znowu, dzień po dniu. Dzień po dniu od pierwszych chwil swego istnienia gazeta po solidarnościowej opozycji, czyli jak wtedy sądzono, jedyna gazeta wiarygodna, sączy w umysły swych czytelników spreparowaną, zupełnie fałszywą wizję świata, w którym komuniści nie są już źli, a największym zagrożeniem dla polskiej demokracji są ci, którzy wzywają do rozliczeń z PRL. -em. A za tą litościwie rozpostartą nad nimi przez Michnikowszczyznę zasłoną komuniści kradną na potęgę. Można powiedzieć, że dokonuje się pierwotna akumulacja kapitału III Rzeczpospolitej. Idzie im to doskonale, bo od dawna wiedzieli czego chcą i byli do tego przygotowani. Operacja przechwycenia majątku narodowego, przekształcenie elity partyjnego aparatu w elitę pieniądza, nie była improwizacją. Była głównym sensem całej ustrojowej transformacji. Familia tego nie rozumie. Familia opowiada sobie i innym bajki, z których wynika, że komunistycznych generałów nagle ruszyło sumienie, nagle doznali jakiegoś niezwykłego porywu uczciwości i zapragnęli pokojowo wyjść z komunizmu. Można odnieść wrażenie, że w ogóle po to tylko byli komunistami, po to szli w generały i robili partyjne kariery, żeby wyczekać na odpowiednią chwilę i pozbyć się tego nieznośnego ciężaru władzy oraz wszystkich jej przywilejów. Dlaczego upadł komunizm? Pyta Michnik w tekście z 1999 roku i odpowiada, iż decydującym czynnikiem było, cytuję. To, że Polacy chcieli rozmontować system dyktatury. Ci Polacy, którzy służyli dyktaturze, z tymi, którzy się przeciw dyktaturze zbuntowali, umieli się w tym celu porozumieć. To była wielka polska aksamitna rewolucja. Powiodło się. Za zgodą wszystkich aktorów polskiej sceny politycznej powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, i ten rząd dokonał historycznego dzieła dekomunizacji. Wszystko to całkowita nieprawda, od góry do dołu. Twierdzenie, jakoby rząd Mazowieckiego dokonał dekomunizacji, jest po prostu nonsensem. Także jeśli dekomunizację rozumieć w sposób, jaki proponuje w swych artykułach Michnik, czyli jako zmianę struktur, a nie ludzi. Mazowiecki nie zmienił także tych pierwszych. Przede wszystkim jednak całkowitą nieprawdą jest przypisanie komunistom zamiaru rozmontowania dyktatury. Przeciwnie. Komuniści siadali do Okrągłego Stołu właśnie po to, aby dyktaturę ocalić. Nie mieli najmniejszego zamiaru oddawać władzy ani wyrzekać się tego, co uważali za istotę ustroju, to znaczy uprzywilejowania nomenklatury. Jeśli Adam Michnik nie wierzy nikomu innemu, mógłby spytać o to Jerzego Urbana, który wielokrotnie otwarcie mówił, jakie były prawdziwe plany jego obozu i ubolewał, że nie powiodły się one wskutek socjotechnicznego błędu. Trzeba było, mówi dzisiaj Urban, skrócić całe te negocjacje do kilku dni, ograniczyć je wyłącznie do kompromisu w sprawie nowej ordynacji wyborczej, bo rozwleczone na wiele tygodni stały się rodzajem publicznego sądu nad PRL-em, którego każdy kolejny dzień wzmacniał stronę Solidarnościową. Wbrew temu, co uporczywie powtarza Michnik, zamiar komunistów był dokładnie przeciwny demokratyzacji kraju. Chodziło im o to, żeby mimo rozpadu ideologii partii na niej zbudowanej i mocarstwa okupacyjnego, które chroniło ich dotąd jako swoją marionetkową władzę, zachować stan posiadania reżimu. Chodziło im o zachowanie władzy i przywilejów w sytuacji niemożliwego już do opanowania własnymi siłami kryzysu gospodarczego, wymagającego posunięć tak trudnych do przyjęcia przez społeczeństwo, że gdyby firmowała je wyłącznie władza tak niepopularna, musiałoby dojść do buntu, którego słabnący i pozbawiony sowieckiego wsparcia reżim nie byłby już w stanie stłumić. Służyć temu miało wciągnięcie do odpowiedzialności za reformy opozycji, pierwotnie zresztą raczej kościoła niż solidarności ale wciągnięcie jej w taki sposób, aby przenosząc na opozycję odpowiedzialność, nie dać jej realnej władzy.